Nie! Siemaneczko, jestem Lucek, witam was w kolejnym odcinku z trybu Fortnite w Forza Horizon 4. Moi drodzy, zobaczcie jaką dziwną kierownicę, co to za kierownica jest? Próbowałem na niej driftować troszeczkę, jest dziwnie, ale ja nie tylko sobie tą kierownicę tak o teraz przyczepiłem, ale też zmniejszyłem kąt skrętu, wobec czego jeśli zrobię taki obrót jak teraz, to mam maksymalny skręt. Ustawiłem sobie 360 stopni obrotu kierownicy, wobec czego ja naprawdę nie muszę się dużo namachać na tej kierownicy, żeby zrobić maksymalny kąt skrętu. I zrobiłem to dlatego, że tu nie ma za bardzo jak tej kierownicy złapać, na przykład tak, czy zrobić jakiś taki chwyt, jak wiesz, jak szybko się obraca, więc 900 stopni obrotu dodatkowo jeszcze na trybie Fortnite to mogłoby być trochę porażka. No i na pewno nie jest to też najlepsza kierownica do Forzy Horizon 4. Można ją sobie przyczepić, bo fanatek ma taką szybką złączkę, dzięki czemu możemy sobie szybko podłączać, odłączać kierownicę, więc nawet w przerwie przy wczytywaniu jakichś nowych zawodów możemy sobie kierownicę bardzo szybko zmienić, więc tutaj nie ma problemu, żebyśmy na przykład między wyścigami sobie kierownicę zmieniali, nie? Ale to nie jest aż taka gra, gdzie chyba jest to jakoś bardzo ważne, żebyśmy, wiesz, musieli mieć konkretną kierownicę do konkretnych zawodów, nie? Jakbyśmy grali w F1, czy jakieś Assetto Corsa, czy jakieś tam tego typu gry, gdzie naprawdę każdy milimetr się liczy i każda sekunda, milisekunda w reakcji jest bardzo ważna, no to faktycznie taka kierownica może zdać egzamin, bo mamy dużo, dużo lepszy chwyt i ona jest tak przystosowana pod te wyścigi, to wtedy tak, ale tak tutaj do Forzy to jest taka zabawka. No i my sobie dzisiaj sprawdzimy, jak to wygląda jazda w trybie Fortnite, czy my w ogóle ogarniemy. No przede wszystkim kontrola, ponieważ mamy mały kąt skrętu, kontrola nad samochodem jest mega, mega uproszczona. Dodatkowo mam włączoną tutaj sekwencję, czyli gram bez sprzęgła, mam sprzęgło automatyczne. No i tym bardziej powinno być łatwo, zobaczymy jak mi pójdzie. I go! I tak, ja sobie tutaj zbindowałem troszeczkę. Okej, tu mam pauzę, tu mam podgląd mapy, tu mam trąbienie, a tu mam chyba wybieranie samochodu. Dobra, poszukam jakiegoś dropa, żeby się nauczyć w ogóle wybierać samochód, bo troszeczkę jest tutaj inaczej niż na tej mojej poprzedniej kierownicy. No wiadomo, ona ma inny layout, inaczej rozłożone te przyciski, więc jest trochę tak dziwniej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, widzę tutaj jakiegoś gracza. Okej, tym się trąbi. Ja w ogóle wyjechałem. Nie wiem, gdzie ja jestem. O, czekaj, widzę na szczycie góry jest jakiś dropik, to sobie tam podjedziemy zobaczyć. Tak, 360 stopni obrotu, no i samochód powinno się teraz dużo łatwiej kontrolować. Spróbuję tym Mini Cooperem podjechać tu pod górę. Pyk. Oj, chyba trochę przesadziłem. Zawracałem Mini Cooper. Jak ja mam tam teraz wyjechać? Czekaj, to nie tą stroną chyba nie jadę. A spróbuję już, jak tutaj jadę, to jedziemy tu. Dobrze, podjeżdżamy pod górę. Czy ten Mini Kupsztal tu podjedzie, czy nie? Jedź! Na dwójce cisnę. Wy pewnie ledwo co te zegary widzicie, no nie? Bo trochę taka kierownica wam przysłania, ale tak, widzicie, że dwójka. Opłacało się nawet tutaj wjechać. Samochód z piątego poziomu, nie jest źle. Dobra, jak się tu wybiera? Chyba tu do góry. Okej, działa! Działa, dobra. Dobrze sobie poustawiałem. I gdzie my teraz tutaj musimy zjechać? No tak będzie najszybciej, no nie? Dwójeczka, pyk, stawaj na koła! Co ja mam zrobić? Stawaj na te koła! Posłuchał się. Dobry Ford. 200 km na godzinę prędkości maksymalnej. Niestety w tym samochodzie, ale może jakoś damy radę. Tutaj w ogóle jest troszeczkę inne obszycie tej kierownicy, bo to jest całe takie gumowe. Nawet nie jest sztuczna skóra, takie trochę się wydaje w dotyku. To jest gumowe i ten chwyt jest taki pewniejszy, wydaje. Chociaż Alcantara też dobrze trzyma. No nie wiem, ciężko powiedzieć, oba chyba obszycia są bardzo dobre. Tak porównuję do mojej poprzedniej obręczy, no nie? Ważne, że klakson jest w dobrym miejscu. Mogę sobie łatwo kogoś namierzyć. To tak trochę przypomina, jakbym miał jakiś przycisk taki, wiesz, do puszczania rakiet. No, to by było spoko, jakbyśmy mieli rakiety do samochodu. To by było takie GTA już trochę.
Dobra, szukamy przeciwników, spróbuję się z kimś pościgać. Powiem wam, że jedzie się całkiem normalnie, nie ma jakichś tam, wiesz. Co tutaj? Mini Cooper, spadaj stąd. What? Dobra, no to let's go. Tylko wiesz, Mini Cooper ma podobną prędkość maksymalną co ja, więc ja tak muszę uważać troszeczkę. On też 200 na godzinę ciśnie. Dobra, to ja pojadę chociaż może jakoś tutaj. Mini Cooper może mnie tutaj ograć, to będzie śmieszne, no nie? Dawaj, do tyłu się patrzymy. Ta, ale ciężko się ten przycisk ciska. Dobra, wyprzedziłem go, jest. No nie no, mój samochód na pewno ma dużo lepsze przyspieszenie, nie? Pod górę go tutaj zrobię, lekko. Pojechał jeszcze na przeo jakoś tam. Dobra, będzie porobić. Ja się nie chciałem z nim ścigać, to on mnie strąbił. No ale dobra, uważajcie. Tak, kontrola samochodu bardzo prosta. Tutaj po lewej stronie mamy jakiegoś dropa, może uda się go zobaczyć. Golf z czwartej klasy. Wiecie, że warto jechać do samego końca te pojedynki przeważnie, nie? Chyba, że ktoś ma na przykład z 10 poziomu samochód, a ty z 1, no to już bardzo małe szanse, że się wygra. Ale czasami też się zdarza, że ktoś tam w drzewo przywali albo nie może się, wiesz, wydostać czy coś. Okej, wybrało mi samochód, wybrało, okej. Aha, bo zapomniałem powiedzieć, że teraz mogę patrzeć na lewo i prawo, bo sobie tak ustawiłem. I teraz mogę lepiej dropy namierzać, teoretycznie. Do tyłu patrzenie też mam. O, czekaj, nie pa. Czekaj, jak ja czułem do tyłu? Oj, chyba nie mam... Chyba wytagowało mi patrzenie do tyłu. Nie, już jakoś się patrzyłem. Dobra, sup homie, jedziemy. To Subaru wygląda jakby w ogóle nie miało lusterek. Takie małe te lustereczka. Dawaj Subaru, jedziemy. Będziemy musieli przez las, już zapomniałem jak się tu jeździło. Będziemy musieli przez las jakoś myknąć. Tu jest jakaś dróżka. Okej, chodźmy. Płaczek skontrolował to. Nie trzeba wcale mocno skręcać. Dobrze to nawet czuć, kiedy samochód w poślizg wchodzi. Gościu, a czemu on jedzie przez las? Nie wiem, ale dobrze mu idzie, kurde. Pojechał przez ten najgorszy los. Ty, to już tu. O, shit. Udało się. Ty, może ta kierownica będzie lepsza do trybu Fortnite czy coś. Bo naprawdę bardzo łatwo się... można opanować te samochody, powiem wam. Naprawdę, jest dobrze. Co my tutaj mamy? Ktoś tu jechał, no nie? Widziałem go przed chwilą. O, siema, ziomek. Jedziemy. Czemu on pojechał na dół? Nie w tą stronę, boy. Ej, on pojechał totalnie na dół, co on robi? Audi do góry Audi. I znowu tą samą ścieżką. Ja w ogóle nie pamiętam, żeby tu była jakaś taka ścieżka. Odkrywamy nowe miejsca z nową kierownicą. Nie no, słuchajcie, nowa kierownica nową kierownicą, to jest dopiero tylko obręcz. A nowa baza też będzie niedługo, też będę zmieniał. W sumie, ej, jak się teraz zastanowię, to dokładnie rok, odkąd mam tą kierownicę i tą bazę. Rok minął odkąd... Ej, co roku zmieniam kierownicę, to wygląda. Bo jakoś we wrześniu wyposażyłem się w Fanateka. Wcześniej miałem Trustmastera TX-a i teraz mam Fanateka od roku, dokładnie we wrześniu będę zmieniał. Ja jakoś tak, na wrześniu już powinienem mieć nową. Kurde. Dobra, dojeżdżamy, Audi zrobiło. No tamten przeciwnik był słaby, nie? Kurde, Audi, co za parkowanie. Zaraz mnie strefa z jej, będzie tyle z tego. Okej, mamy Nissan, no trudno, muszę go zabrać. Muszę go zabrać, bo to wyższy poziom, to chyba będzie dobrze. Właśnie w ogóle kierownicę trzyma. Cześć, tu się ktoś ściga, ktoś ma Aventadora z 10 poziomu, ludzie, trzeba ich pokonywać szybko. Dobra, jest tam granica strefy, trzeba od granicy strefy się rozpędzić i kogoś akurat na pojedynku są dwie osoby, a czy dwóch zwycięzców będzie z tego pojedynku. Arena się zmniejsza, ale jeszcze tu się nie zmniejsza na tyle, żeby chip zrobiła. Tak, bo tutaj jest taka granica, że granica, ok. Dobra, mamy tu jakiegoś ziomeczka i pana to. Rozpędzamy się GTR-em. Ale o kurde, tu jakieś Ferrari. Let's go! Ferrari ciężkie do opanowania. Gdzie on tam w las pojechał? Ty, ale ciśnie ten gościu. Tu mnie zaraz dogoni. Ja myślałem, że to skały już będzie po mnie. Dobra, udało się, jest! Kilometr, słuchajcie, pojedynek był. Bardzo króciutki. I robimy znowu taki myk. Nathan jakiś. Robimy znowu taki myk, że ustawiamy się przy granicy strefy. Dobra, o kurde, same najgorsze wybory.
Ferrari kontra Ferrari. Oba samochody są tragiczne. Mogłem zostać przy tym GTR-ze chyba nawet. Ja zawsze nimi przegrywam. Czy to FF, czy to Ferrari? Tragedia, jeszcze w zimę. 10 graczy zostało. Dobra, pokaż mi mapę. Gdzie się tu ustawić? O, na szczycie jest jakiś drop. Chyba nie będzie lepszego od mojego. Ja mam 9 poziom. Halo. Jakby się ktoś tu... 5 poziom. Jakby się ktoś tu blisko pojawił. Czekaj, ktoś tam jedzie od tyłu. Tutaj na tej ścieżce dobrze by było się ustawić i czekać na kogoś i go cyk jak tylko się zbliży. Nawet jakiegoś protraka, ale być już rozpędzonym, nie? I wtedy na pojedynek, tylko żeby ktoś tu przyjechał, byłoby super. Zobaczmy, ktoś tu się zbliża. Tu się nikt nie zbliża, ale się panie teraz mogę rozglądać, panowie, to nie ma żartów, zobacz. Tu ktoś z prawej strony widzę, że jedzie, z lewej strony ktoś był na blisko. Ciekawe, czy mnie widział, tam o, czekaj, on coś kombinuje, dobra. Czy on mnie widzi, czy on mnie nie widzi? Też przy krawędzi strefy się kitra. Nie jest głupi, on nie jest głupi. Dobra, ktoś tu jedzie, widzę. Dawaj, Ferrari, Ferrari, dawaj. Ej, ten gościu wie co robi, patrz, on jedzie do ten. Patrz, jak go fajnie zrobi. I jeszcze protrakiem. Dobra, tu mam jakiegoś ziomeczka. Też mi się regalia trafiła. Dobra, to moja ostatnia deska ratunku, żeby zmienić samochód. Tamten gościu dokładnie zrobił tą samą taktykę co ja. I dokładnie ten sam samochód jako w rywala ma co ja. To jest ciekawe. Cyk, cyk. A ta taktyka to jest taktyka zwycięzców. Ja już parę razy, o kurde, parę razy, wiele razy tak przegrałem z kimś, że ktoś mnie zrobił w ten sposób. To jest najlepsza taktyka. Jest tutaj jeden koksu w protraku. O nie! Mam 10 poziom, ale to nie jest protrak. Może być ciężko. Ale mamy AWD, dobra, dobra. Final showdown. Za 10. Gdzie jedziemy? Pokaż mapę. Na autostradę nie opłaca się chyba. O dobra, widzę, jest przede mną. Kurczę, wszyscy się już tam poustawiali. Ej, naprawdę, ludzie chyba wiedzą, w którą stronę jechać, żeby do końca meczu, nie? Gdzie to ogarniają? Ja nie wiem, jak oni to robią. Dobra, jedziemy na przełaj. Patrzcie, ej, zrobiliśmy dużo pojedynków. Na nowej kierownicy, nowa zwycięska kierownica, co jest? Ale ten samochód będzie tutaj podskakiwał strasznie, trzeba uważać. Będziemy musieli koło skoczni małysza jechać. 7 nie ma, co jest? Dawaj, skaczemy i... O, akurat w drzewo. No, to jest loteria tutaj, niestety. Dawaj, GTR, you can make it. Redukcja na trójkę. AWD, słuchajcie, AWD w GTR-ku to powinno latać, gdybym miał skrzydła, to bym do kosmosu z Elonem Muskiem się ścigał. Czekaj, czekaj, ale to będzie przed górą, no nie? Nie będzie za górą. Okej, okay, widzę bramkę. Jest! Gol! Trafiłem! Między drzewa, pięknie. Dobra, powiem wam, że opanować samochód jest mega łatwe, jak ma się taki mały kąt skrętu. Okej, to nie było twarde drzewo, na szczęście. Jezu, ty, jak ja tu kręcę. Ty, patrz, tutaj bramka. Wow! Jest, trafiłem. 4. pozycja, dobrze mi poszło. Jezu. Kolejny meczek zacząłem prawie od razu z Subaru. Ja wam powiem, że w jednym miejscu, a nie pokażę wam w którym, prawie zawsze są jakieś fajne dropy. Ty, tutaj coś jest, gościu chyba zauważył tego dropa, ale ja jadę w tym kierunku. Jako wyzwę na pojedynek, on ma na pewno Mini Coopera, nie? Daj go na pojedynek, pyk. To jest początek mecza, ja muszę uciekać z tego miasta. Czemu on nie wziął tamtego samochodu z drugiego poziomu? Ja wam powiem dlaczego, bo... Ty, on nie ma mi, co on tam ma? Co to jest? O Jezu, patrz, jakie wolne. Przed chwilą Mercedesem jechałem, dla mnie teraz każdy samochód będzie wolny. Ty, ale trzeba przyznać, że ten Mercedes całkiem dobrze radził sobie na tych tam wybojach, no nie? Nie było tak źle. Dobrze, że go zmieniłem z tego Ferrari. Naprawdę, byłem zaskoczony nim. Ej, to jest 4. poziom, 4. kontra 4. Jedziemy, ziomek, dawaj, chodź. Let's go. Będziemy walczyć, będziemy się spychać. Ja pojadę tu na skróty. Nie znasz tego skrótu, ziomek? Dobra, jak mapa wygląda? Okej, okay, trzeba tu skręcić w lewo, będzie najszybciej. Chyba, że tu jakimś skrótem można, tymi torami można by było na dole jechać. Na szczęście ten gościu z tyłu też nie zna tego skrótu, więc sobie troszeczkę razem pojeździmy tak dookoła. O kurczę, zrzuciło mnie. No, muszę wam powiedzieć, że kontrowanie tutaj bardzo proste jest na tej kierownicy, nie ma się co martwić. Jak tam coś zarzuci, zmienimy sobie pyk i od razu, nie? Tylko musimy mieć ten mały kąt skrętu. Właściwie ten sam efekt uzyskalibyśmy, jakbyśmy grali po prostu na normalnej kierownicy i kąt skrętu ustawilibyśmy sobie na 360 stopni, także bez problemu. A właśnie, miałem z wami się podzielić jedną rzeczą. Przede wszystkim taką, że musicie zostawić koniecznie subskrypcję na moim kanale i lajka, kciuka w górę. A druga sprawa jest taka, że ostatnio testowałem sobie G923 kierownicę
czyli od Logitecha, kojarzycie, no nie? I powiem wam, że byłem pozytywnie zaskoczony, bo myślałem, że jest dużo gorzej, a nie jest tak źle, jeśli chodzi o granie w gry i jakby bawienie się tą kierownicą. Myślałem, że ona tam jakoś przeskakuje, że będzie strasznie głośna, jak dużo osób mówiło, a nie jest tak źle, jest to chyba dobra kierownica. Ja ją mam tutaj w domu, ale jeszcze jej nie rozpakowałem. Zrobimy sobie unboxing tego. Testowałem ją ostatnio na evencie z Red Bullem i mogłem sobie nią pograć i naprawdę była bardzo w porządku. Nie wiem, czemu tak dużo sim racingowych ludzi na nią narzeka, że ona jest agiczna i tak. Ale może mi się wydawało, może byłem trochę podjarany czy coś. Zobaczymy jeszcze, jak tutaj będzie. Ty poczek, ciśnie tym. Co to? Mini Cooper? Czerwony, mały? Co to może być? Mini Cooper! Chodź tu, mały gnojku. Znowu? Czekaj, on będzie się chciał ścigać? Dobra, ja go nie wyzywam, ma za niskie. Ja mam piąty, on ma pierwszy. Chociaż nasze, nasze samochody są dość podobne, jeśli chodzi o... No może moje ma lepsze przyspieszenie, wiadomo, nie? Na pewno 4 buty. Mini Cooper to jest jeden z niewielu samochodów w trybie Fortnite, który ma napęd na przód, nie wiem, czy wiecie. Może nawet i jedyny samochód, który ma napęd na przód, tak mi się teraz wydaje. Może i tak, kurde. Bo tak większość samochodów, nawet te Ferrari, nie Ferrari, to większość tych samochodów są robione z napędem na 4 koła do tego trybu. Ja nie wiem, czemu tak twórcy postanowili, ale takie jest. Ten GTR, którym jeździłem na końcu, też miał napęd na 4 koła. Mówię o tym Mercedesie. Nie, Nissan to wiadomo, że ma na 4 koła. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Ej, co jest? Co takie słabe te poziomy? Powinien być jakiś 7, 8 dla ludzka, no nie? Coś tu, kurczę, źle grę zaprojektował. Widzę jakiegoś ziomeczka. Jedzie chyba po te dropy. To jest ten Mini Cooper? Czy on tu przyjechał za mną? To mój kolega jest? Nowy? Nie, drugi poziom. Ej, co, chce się ścigać? No dobra, let's go, let's go! Gdzie jedzie ta? O, to jedziemy sobie chyba asfaltem, co? Będzie się spychał? Nie spycha się, kurczę. Chyba nie jest gracz z GTA. O kurde, co mu się stało? Chyba nie jest gracz z GTA. Lagował jakoś dziwnie, co jest? Dobra, ja wiecie co, tak naprawdę to ten... Kurde, nie mogłem tu wykręcić. Ten jego Nissan może być wyższą prędkość maksymalną niż mój Ford. Gówno Ford. O dobra, już wiem, jak się patrzy do tyłu. Przypomniałem sobie. No ten Ford jest legendarnie wolny. Legendarnie niską prędkość maksymalną. O, Volvo V60. Ono chyba, Volvo V60 jest chyba lepsze niż ten mój Ford, szczerze powiedziawszy. Ty, ten Nissan jak ładnie pocisnął. O kurde, on mi chyba porobi. Patrz jak to zrobił. Dawaj, jedź. O kurde, ale mnie ładnie zrobił, gościu. Pięknie. Nie spodziewałem się tego zupełnie. Ej kurde, wbijajcie na tą miejscówkę, tutaj jest zawsze jakiś dropik. Który raz już tu jestem? Dzisiaj chyba z piąty. I cały czas coś tu jest, no zaprawdę tym razem tak... żebym wziął chyba jeden z gorszych samochodów. Też może lepszy od Mini Coopera. AWD też ma, zobaczcie. Że chyba Mini Cooper faktycznie jest jedynym autem, który ma napęd tylko na jedną oś. Czekaj. Coś zauważyłem dziwnego. Nigdy na to wcześniej nie zwracałem uwagi, co jest? Ale... widzicie tam... Ty, tu się coś nie doczytało. Tam budynki są w powietrzu, widzicie to? Widać troszeczkę nad tym płotkiem. Widzicie? Nie ma tekstu, normalnie są budynki tam tak w powietrzu. O co biega? Ja pierwszy raz to zauważyłem. Musieli coś pokombinować przy tej Fordzie, bo... Albo jakąś optymalizację zrobili i usunęli 90% tekstur, nie wiem. Żeby te konsole dały sobie radę. Dobra, tam widzę z daleka już, bardzo daleko widzę jakiś fajny dropik dla ludzka. I to będzie na bank jakaś kozacka fura. Koło zamku jest, koło zamku. To koło zamku co może stać? Jakiś Aston Martin. Jakiś Bentley, Rolls Royce. A tu... Co jest? Co tu nie widać? O, Supra! Dobra, spróbujemy. Ty właśnie, a Supra na co ma napęd tutaj? O kurde! To Supra jest druga! Zaraz za Mini Cooperem, która ma napęd na jedną oś tylko w tej grze. W sensie, no, w tym trybie. Mini Cooper ma na przednie buty, a ta Supra ma na tylne buty. I ona jest legendarnie wolna w tym trybie. Ja myślę, że Mini Cooper jest nawet szybszy od Supry. No ale zobaczymy, może coś... Chociaż Supra powinna mieć wysoką prędkość. Jeszcze napęd RWD, nie? Powinna cisnąć. Kurczę, ale słabo. Ale nie, czekaj, patrz, już 200 km na godzinę. No, niby czwarty poziom to jest, nie? Ale 200 km na godzinę ciśnie. Bardzo ładnie. Wiecie, 33, zobaczcie, czwarty poziom. Z piątego poziomu mamy tego takiego Forda offroadowego, którego miałem przed chwilą.
i on 200 na godzinę, tak 190, to już się dławi. A tutaj superka bardzo ładną prędkość maksymalną. Jak niektóre samochody z klasy 7. No oczywiście przyspieszenie daje tutaj wiele do życzenia i ono jest najważniejsze tutaj na tym trybie chyba. Ale no mimo wszystko nie jest tragedia. No zobaczymy. W sumie Supra, jak wybieram, czy gdzieś tam znajduję, to albo ją pomijam, nawet jak mam Mini Coopera, albo po prostu szybko ją zmieniam, jeśli jest to możliwe. Zobaczmy, może ścignę się nią raz. Zobaczymy, czy może nie jest tak tragicznie, jak sobie to zapamiętałem. Może nauczyłem się trochę jeździć, może teraz będzie lepiej. No sprawdźmy ją po prostu. Okej, strefa zmieniła się na moją korzyść, ona jest zaraz tutaj, pyk. Tu mamy dropy, na moim ulubionym miejscu do dropów jest mnóstwo dropów, bardzo mi się to podoba. Tu po lewej stronie coś mamy, jeszcze nie widać, jak ekipa nie widać. Powinni to naprawić w piątce, co, Forcy? Dawaj mi to! Supra, podjedź tu chociaż tu podjedź, to będę cię chwalił już. Dobra, podjechała, jest git. Zabieramy 7 poziom, ziomecz, kolorowe. Pyk! I pyk! I dachówka. Kurczę, stawaj na te koła! Ktoś się do mnie próbuje podjechać chyba. Dobra, reset. Dawaj, wybieramy tych ziomeczków Ktoś się tu chce ścigać ze mną. Wyzwali się na pojedynek. No ale w sumie drugi poziom. O, ktoś tu jedzie z górki. Jedziemy za nim. Jedziemy się ścigać, bo tu chodzi o ściganie się. Gdzie on tam ucieka? Czekaj. A już sobie tu kciuk szykuje na klakson. Gdzie tam uciekasz? Następny tutaj jedzie gdzieś. Oż ty, kurde, Audi! Co tu się wydarzyło? A dwóch chłopów wzięło dropy. Za mną jakiś ziombel, tu jakiś ziombel. Dawaj, jedziemy. O kurcze, boiler. Jedziemy, boiler. Gdzie jedziemy? Kawał drogi. Jadę przez las. Ty, albo inna. A nie, kurde, jak tu jechać? O się, dobra, już pojadę. Pojadę na przełaj. Zobaczymy, co to Audi potrafi. Kurcze, powinienem naokoło. Dobra. Nie wiem, jak tu jechać, serio. To tak. Tak dziwnie ten punkt wyznaczyło. To jest spora przestrzeń. Wycięty las, można sobie na spokojnie jechać. No, ja tu mało co jeździłem. Dawaj, Audi. O, ty, zobacz, tutaj mamy jakąś dróżkę. Przerzedzony lasek, blisko tej takiej kopalni odkrywkowej. Czy kamieniołomu. Dobra, tu przyhamujemy trochę. Co by lepsza kontrol była nad tą Audicą. Ona się potrafi bardzo łatwo na dach wywalić. O ty kurde! Jak przyfarcił! Jak daleko poleciał! Ja w takich miejscach zawsze hamuję. Ten poleciał między drzewami, prawie na mnie spadł! Dawaj, jedziemy Audi. Bardzo ładnie to zrobił. No, ja bym Audicą chyba tak ładnie nie wylądował. Ona by się odbiła z tego, od tego twardego zawieszenia i poleciałaby chyba do kosmosu. Nie wiem, ale póki co jedziemy. Jest! Chyba będzie meta. Udało mi się boilera pokonać. Nie wiem jak, bo widzieliście, że wcale szybko nie jechałem. To Audi jest takie szybkie na tych offroadach nie jest, no nie? Ale zrobiliśmy temat. Pięknie. Dobra, co teraz mamy? Gallardo, może być. Uff. Czekaj. Zjedziemy sobie tu. Muszę zobaczyć, jak jest. W środku strefy jesteśmy. Co by tu zrobić? Tutaj widzę, nie, to nie dropy są. Co by tu zrobić? Wyzwać kogoś na pojedynek, uciekać, czekać. O, dobra, jest git. Zobacz, stawimy się teraz. Ty, ktoś tu do mnie jedzie. Musimy szybko zawrócić. Jak? Kurde, nie mam czasu. Nie mogę się. Co to tam jedzie? Boiler! Kurde, zawrócił. Ajajaj. Dobra, to wytestuję moją taktykę w takim razie. Boiler się mnie wystraszył, zobacz. Wytestuję moją taktykę, będę się tutaj kitrał przy krawędzi nowej strefy. Jak ktoś się tylko zbliży, to ja ino atak. Widzę tam kogoś, ale jeszcze jest za daleko. Jakby się tutaj do mnie zbliżył, byłoby troszeczkę bliżej, no. Ja tu będę udawał, że jestem taki, o, biedny, że mam Mini Coopera. Że się tutaj ruszał, żeby mnie ktoś w ogóle widział na tej mapie, żeby mnie wyzwał na pojedynek czy coś. Ale nikt tu do mnie nie podjeżdża. No i co, i lipa. Moja taktyka nie wyszła. Musimy gdzieś się przemieścić, bo kurde, zaraz będzie koniec meczu, a ja będę miał tylko Gallardo. Nie taki zły samochód znowu, ale też nie najlepszy. Coś tam widzę, że dużo graczy pojechało raczej w tamtą stronę, nie? Więc raczej tam sobie pojedziemy, myk. Tu sobie gdzieś mykniemy.
Kogo my tu znajdziemy? Kogo my tu znajdziemy? Dobra, klakson działa, sprawdziłem. Musimy kogoś tutaj uszczypnąć, musimy, no panowie. O kurczę, jak to poleciało mi tutaj. Ej, ktoś tam się, widzicie? Ktoś się tam kitra. Przed chwilą mi zniknął z radaru. Jestem pewien, że... Patrzcie co robi, patrzcie co robi, patrzcie co robi. Czekaj, musimy to jakoś dobrze rozegrać. Ktoś tu jedzie, ktoś tu kurde jedzie w moją stronę. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj go, Lardo! Wyścigniemy go, bo on ma tego offroadowca hardkorowego. Powinniśmy dać radę! Komuszo, nie, uciekaj! Kurde! Nie! Oh my god! O, niedobrze, niedobrze. No nic, moi drodzy, i powiem wam, że całkiem przyjemnie się gra na tej kierownicy w eliminatora. Tylko trzeba sobie ten mniejszy kąt skrętu ustawić. Jest w porządku. Fajnie się na tym bawiło. Podobało mi się. No nic, moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite z Forza Horizon 4. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Miło spędziliście czas. Trzymajcie się, do następnego. Hejas!